Ponieważ jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że jest państwa tyle. Sąsiadem swoim z sali wymieniłam takie poglądy, że mam do czynienia z planowaniem Festiwalu Nauki przez wiele lat i nigdy nie wiemy, jaka będzie frekwencja. Po prostu jakoś jeszcze państwo nas nie nauczyli, gdzie będziecie pędzić i zajmować miejsca, a gdzie przyjdzie 5 osób i będzie się lekko nudziło. Matematyka ludzi w Warszawie interesuje i bardzo dziękuję, żeście państwo przyszli. Nazywam się Magdalena Fikus, jestem w Radzie Programowej Festiwalu Nauki i mam dzisiaj tę wielką przyjemność wprowadzać w wieczór czy popołudnie spotkania z autorami najlepszej książki popularno-naukowej, która ukazała się w Polsce w zeszłym roku, czyli zeszłorocznej nagrody. Tegoroczna nagroda, ona się nazywa Złotej Róży, ma bardzo ładny taki gadżet, który się dostaje. Otóż ta nagroda tegoroczna będzie przyznana na ostatnim spotkaniu na tym festiwalu w przyszłą niedzielę. Ja już wiem, kto ją dostanie, ale ja państwu tego nie powiem. W zeszłym roku otrzymali to panowie z Krakowa, Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda. To są słynni w Polsce popularyzatorzy nauki. Oczywiście są nie tylko popularyzatorami, ale są też uczonymi i są tacy ludzie, którzy twierdzą, że jednak najlepiej popularyzują naukę ludzie, którzy tę naukę również uprawiają, a nie pośrednicy, czyli nie media. Media są dobre, ale nie w tym najlepszym wymiarze tego słowa. Panowie napisali książkę Matematyczna bombonierka, jest pięknie wydana. Jest taka właśnie, że każdy może przeczytać i zrozumieć. Niestety moją ktoś ukradł z mojego domu, w związku z tym nie mogłam przynieść i pokazać, ale pamiętam, że jest ślicznie wydana. Mój osobisty stosunek do matematyki jest bardzo prosty. Właściwie skończył się prawie, że na maturze, którą zdawałam z matematyki, a potem już poszłam na studia biologiczne, gdzie uważałam, że matematyka niepotrzebna, jakżeż się myliłam. W związku z tym miałam przez całe życie taki problem, ponieważ mam do matematyki i do fizyki stosunek nabożny, pokorny. Jakbym troszkę więcej umiała, to może byłabym mniej pokorna. Myśląc o dzisiejszym spotkaniu, pomyślałam sobie o różnych już historyjkach, anegdotach, które w życiu słyszałam czy czytałam. No i chcę państwu powiedzieć na przykład, że istnieje w Amazonii takie plemię Munduruku się nazywa, Indian, którzy liczą do 5. I wszystko, co jest ponad 5, to jest dużo. No i ci ludzie żyją w dżungli, są nam współcześni. Ci, którzy poszli do jakichś szkół, nie wiem gdzie, ale w każdym razie poza tę Amazonię, to oczywiście nauczyli się liczyć. Ale do życia Indian w puszczy liczenie nie jest potrzebne. Jak się ma 6 dzieci, to się ma ich dużo. I druga anegdota, która mi też przyszła do głowy, to jest sprawa geometrii euklidesowej. O geometrii euklidesowej zawsze mówił Maciek Geller, nasz nieodżałowany dyrektor festiwalu, że wyobraźcie sobie, że można sobie wyobrazić taki układ, w którym suma kątów w trójkącie nie jest równa 180. I był bardzo zadowolony, że można w ten sposób, że można nie stosując geometrii Euklidesa wykryć różne dziwne zjawiska, na przykład na powierzchni sfery. Jeżeli chodzi o Euklidesa, to dzieło jego główne elementy powstało 300 lat przed naszą erą. Czyli to znowu jedni w Amazonii, 300 lat przed naszą erą, Euklides napisał ogromne, wspaniałe dzieło, elementy, które było tu do początków XX wieku. Była to najczęściej poza Biblią, to zawsze się mówi, najczęściej poza Biblią cytowana i czytana i drukowana książka. Więc państwo widzicie, że matematyka doceniana jest od bardzo dawna. I ta matematyczna bombonierka jest tylko książką w szeregu różnych wspaniałych książek, które o matematyce są wydawane. W związku z tym sądzę, że będziemy mieć wspaniałe popołudnie z dwoma panami matematykami z Krakowa i życzę panom dobrego kontaktu z nami, a nam dobrego kontaktu z wykładowcami. Proszę bardzo.
raz, dwa. Po takim wstępie to tak trochę niezręcznie zaczynać. Ja mam propozycję organizacyjną ze względu na to, że będziemy tak różne obrazki pokazać. Może wszystkie światła najlepiej zgasić, prawda? O, właśnie tak. Tytuł naszego wystąpienia to o nietypowych kształtach i niesfornych liczbach. A dlaczego my tu jesteśmy? No to właśnie pani profesor była tak miła, że powiedziała, wspomniała o tej nagrodzie, więc to tak wygląda ten właśnie, ta właśnie jubilerska złota róża, o której pani profesor powiedziała, więc pozwolimy sobie ją tutaj pokazać. Myśmy dostali dwie, także każdą, mimo że jedna, to każdy dostał własną. To jest książka, za którą dostaliśmy właśnie tę nagrodę i w zasadzie bardzo przepraszamy, bo przez to tutaj jesteśmy. No. Ale to nie jest jedyna książka, którą napisaliśmy. Napisaliśmy kilka. Nagroda jest za tę książkę. Ja dwa zdania poświęcę takiej rzeczy troszeczkę od kuchni. W wypadku tej książki myśmy mieli również pewien, ona jest naprawdę przepięknie wydana, to chwała wydawnictwu za to, za te kolorowe obrazki, znakomitą jakość. Mieliśmy również minimalny wpływ na okładkę, bo gdy zobaczyliśmy pozycję okładki, zaproponowaliśmy, żeby za tą młodzieżą, która tutaj jest, była jakaś matematyka. I mimo, że był termin 2 dni, w ciągu 2 dni pomyśleliśmy i zrobiliśmy taką piękną tablicę matematyczną i nawet specjalnie ją zrobiliśmy tak, żeby tam, gdzie ta młodzież nie zasłania, były najfajniejsze rzeczy. No niestety jakoś w procesie wydawniczym ta młodzież znacznie się zwiększyła i z tej tablicy zostały nędzne resztki. Tutaj Państwo możecie zobaczyć, jak ona oryginalnie wyglądała. Ale takie rzeczy od kuchni właśnie, bo czasami ludzie nas pytają, jak wy to piszecie, bo pracę naukową to rozumiemy, ale popularną naukową książkę. I niedawno nawet był u nas pewien pan, miał pewne bardzo mu się książka Bombonierka podobała, co do jednej rzeczy miał pewne wątpliwości. Ja mu zacząłem tłumaczyć, a on mówi, aha, więc to jest to, co pan pisał, tak? Ja mówię, nie proszę pana, bo my piszemy zupełnie inaczej, my piszemy razem. Na czym to polega? Wspólnie uzgadniamy, co napiszemy, po czym pewien kawałek dostaje jeden z nas, pisze, daje drugiemu. Drugi wprowadza poprawki. Potem pierwszy wprowadza poprawki, drugi wprowadza poprawki i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka iteracji. A potem czytamy całość jeszcze raz, jeszcze coś wprowadzamy, potem jest jeszcze korekta drukarska. Jak to się okaże drukiem, to praktycznie zawsze się okazuje, że coś można było zrobić inaczej, lepiej, albo tak, żeby nam się bardziej podobało. I tak wygląda nasze wspólne pisanie. No ale z wykładem to tak nie możemy zrobić, bo to nie będzie tak, że ja coś powiem, on poprawi, potem ja poprawię, on poprawi. To bardzo szybko byłoby tak, jak w utworze muzycznym, że głos wchodzi za głosem, a słuchacz wychodzi za słuchaczem, prawda, z sali. Więc po prostu umówiliśmy się, co powiemy i o części pierwszej powiem ja, a o drugiej części mój przyjaciel. Ja zatem powiem o nietypowych kształtach, a on powie o niesfornych liczbach. Zanim o tych kształtach, parę obrazków. Matematyka jest piękna. I jakby ktoś miał wątpliwości, są ludzie, którzy to reklamują. No niestety są ludzie, którzy reklamują zgoła inne hasło na temat matematyki, ale na nasze lubiących matematykę ludzi pocieszenie zauważamy, że panienka, która reklamuje to nieładne hasło, nie zgodziła się pokazać twarzy. Tu inny rysunek, synek mówi do tatusia, twierdzi, że teraz są najszczęśliwsze dni mojego życia, to znaczy, że nie znasz pani, która mnie w szkole uczy algebry. To zadanie na twierdzenie Pitagorasa, jak uczeń odpowiedział, no find x i odpowiedź jest tutaj. Nie wiem, jak ta praca została oceniona, chociaż niewątpliwie była precyzyjnie rozwiązane zadanie. Wiem natomiast, jak oceniona została praca, to specjalnie z dedykacją dla pani profesor, bo z biologii, praca Piotra z 3D, gdzie jest napisane narysuj, opisz oraz podaj funkcję tasiemca uzbrojonego.
Jak widzimy, ten taśmiec jest ewidentnie uzbrojony. Mało, że uzbrojony, ale jeszcze mówi ręce do góry. Tu jest ocena, tu jest punktacja i komentarz, co to ma znaczyć. Nauczyciel lub nauczycielki, nie wiem. Ja bym dał punkt za dowcip, ale nie ja to oceniałem. A teraz już jeszcze jedna rzecz, bo ja tutaj nawiążę w pewnym momencie do tego rysunku. To jest rysunek Andrzeja Mleczki. Ja nie pochwalam, broń Boże, takich metod z niedobrymi nauczycielami, ale ten biedny nauczyciel mówi: dobrze, mogę uznać, że Ziemia jest płaska, ale nigdy nie odwołam twierdzenia Pitagorasa. To jest nawiązanie do tego twierdzenia Pitagorasa z zadania Find X, ale proszę zwrócić uwagę, ten nauczyciel wie, co jest ważne. Może uznać, że Ziemia jest płaska, natomiast twierdzenia Pitagorasa to on nie odwoła. No, jak my wiemy doskonale, Ziemia jest okrągła. Jednak jak takie małe dziecko się urodzi, to trochę czasu minie, zanim ono sobie zda sprawę z tego, że Ziemia nie jest płaska. W starożytności niektórzy pewnie tak myśleli, że Ziemia jest płaska, aczkolwiek oni aż takimi idiotami nie byli i tak się mówi, że długo o tym myśleli. No nie, Eratosthenes to promień Ziemi obliczył z niezłą dokładnością. Oni wiedzieli, że tam się coś zakrzywia, jak statki im się zza horyzontu wyłaniały. Ten rysunek o tym hipotetycznym człowieku, który właśnie doszedł na koniec płaskiej ziemi i przebył sferę niebieską, nie jest ze starożytności, ale gdzieś tak bodaj z XVII wieku. Ten rysunek znalazł się również na znaczku pocztowym poświęconym Keplerowi. Znaczek jest z Korei. Jednak jakieś uzasadnienie tego, że Ziemia jest, niektórzy mogą myśleć, że Ziemia jest płaska, jest. Jakie to uzasadnienie? No oczywiście bardzo proste, bo lokalnie wygląda jak kawałek płaszczyzny. A naprawdę wygląda tak. Ale mogłaby wyglądać tak. A mogłaby wyglądać tak. To jest plakat z okazji Światowego Roku Matematyki 2000. No widzimy Afryka, dwie Ameryki. Tak mogłaby Ziemia wyglądać. Albo jeszcze inaczej. W 1522 roku Magellan i Elcano udowodnili, opływając Ziemię dookoła, że jej powierzchnia ma kształt sfery. Ale ten dowód zawierał maleńką lukę. Jaką lukę? Bo oni opłynęli dookoła, a to mogła Ziemia wyglądać tak. Samo opłynięcie dookoła nie przeczy czemuś takiemu. Mogłaby Ziemia wyglądać tak. Dlaczego niby nie? I to stoi ku podstawie definicji pewnego ważnego matematycznego pojęcia. My wiemy, że Ziemia nie jest płaska, ale lokalnie, i tak na przykład jest też w atlasach, możemy Ziemię przedstawiać jako takie kawałki płaszczyzny, bo przecież nie będzie nikt przyglądał atlasów kolorowych, okrągłych, tylko prawda, jak patrzymy na mapy, plan Warszawy, plan Krakowa, mapę Tatr, Beskidów, no to bierzemy je płaskie, bo możemy kawałek tegoż przedstawić jako kawałek płaszczyzny. Poglądowo mówiąc, obiekt nazywa się rozmaitością dwuwymiarową, jeżeli każdy punkt ma otoczenie, które wygląda jak kawałek płaszczyzny. Co to znaczy, można powiedzieć, otoczenie? Otoczenie punktu to jest coś takiego, że jest dookoła, to znaczy, o, tu jest poglądowo, to nie jest otoczenie, bo to czarne, bo spoza tego możemy dojść do punktu P dowolnie blisko. A to jest otoczenie. Czyli coś, co otacza. Nie interesują nas punkty, tak potocznie mówiąc, brzegowe. Jeżeli możemy poza tym obiektem, który chcemy nazwać otoczeniem, dojść dowolnie blisko do naszego punktu, to to nie jest otoczenie. Jeżeli to jest niemożliwe, to otoczenie. Dobrze. Tak zatem na przykład z tego punktu możemy o takie otoczenie zrobić. Ale warto podać jakiś termin, to będzie termin matematyczny. On na studiach matematycznych pojawia się na samym początku, podstawowy termin. Bardziej formalnie, M jest rozmaitością dwuwymiarową. Jeżeli każdy punkt ma otoczenie homeomorficzne z kołem na płaszczyźnie. To, co mówiłem przed chwileczką, wygląda jak... Rozumiem przez homeomorficzne. Co to jest homeomorfizm? Dwie figury, dwa obiekty, to też tak potocznie
mówiąc, są homeomorficzne, jeżeli można jeden na drugi przekształcić za pomocą ciągłej transformacji bez rozrywania i klejania. Mogę rozciągać, mogę ściskać, mogę wydłużać, skracać, wyginać, ale nie wolno mi kleić, nie wolno mi rozciągać. Tu jest przykład, nie wolno mi kleić, nie wolno mi ciąć. Tu jest przykład dwóch obiektów, które właśnie są homeomorficzne. Można jeden na drugi przekształcić właśnie za pomocą tych operacji. Tu jest pokazane, jak to robimy. O, mamy ten kubek, wyciągamy to ucho bardziej, a potem tak sklejamy i dochodzimy to. No widzimy, że z tego punktu widzenia te obiekty są bardzo podobne, a żaden z nich, tak intuicyjnie widać, nie da się otrzymać bez robienia dziur czy czegoś podobnego ze sfery. Zatem poglądowo każdy punkt ma otoczenie, które wygląda jak kawałek płaszczyzny, a formalnie każdy punkt ma otoczenie homeomorficzne z kołem na płaszczyźnie. No, jak mamy w matematyce jakiś obiekt, to żeby go dobrze zrozumieć, musimy poznać serię przykładów pozytywnych i negatywnych i wtedy zaczniemy widzieć, co jest grane. No i tu właśnie widzimy sfera, takie coś z dziurkami. To są rozmaitości, a te dwa obiekty nie. Taki balonik, o, tu to jest bardzo istotne. Co psuje sprawę w tym takim sklejeniu trzech, powiedzmy sobie, deseczek? Punkty na tej linii. Bo jeżeli weźmiemy jakiekolwiek, próbujemy wziąć otoczenie, to zawsze mamy zarówno żółte punkty, jak i niebieskie. Takie podejście z góry. To nie będzie nigdy wyglądać jak kawałek płaszczyzny, bo coś dochodzi spoza tego kawałka. Teraz przywołam na pomoc pewne tworki matematyczne. One zostały wymyślone grubo ponad 100 lat temu przez człowieka, który nazywał Edwin Abbott Abbott. Drugie imię miał takie samo jak nazwisko, co znaczy, że rodzice mieli poczucie humoru. I on wymyślił 100 lat temu twory, które się nazywają płaszczakami. Co są płaszczaki? Twory dwuwymiarowe. Nie znają trzeciego wymiaru. Żyją w świecie dwuwymiarowym. Jeżeli takiego płaszczaka otoczymy kółkiem, to tak, jakby teraz zostały te drzwi zamknięte na klucz, dla nas i my stąd nie wyjdziemy. No prawda, organizatorzy twierdzi, a jest fajnie, zamykają drzwi na klucz i wychodzą, my jesteśmy uwięzieni. Dla płaszczaka jest to samo, jak ktoś dookoła niego otoczy, narysuje taki okrąg. Ale płaszczaki są biedne, bo nie znają trzeciego wymiaru, ale są inteligentne. I one mogą na przykład żyć dwuwymiarowo, na przykład na powierzchni sfery. I jak płaszczaki sobie mogą wyobrazić trzeci wymiar, żeby wytłumaczyć zjawiska, na przykład, że tu jest bank płaszczaków i teoretycznie nie do wejścia, ale trójwymiarowiec może dokonać rabunku tego banku, a ci wartownicy tego nie zauważą. Jak wyjąć niebieski okrąg z czerwonego okręgu? Dla nas bardzo proste. Biorę, wyjmuję, kładę obok. A jak ma to zrobić płaszczak? Płaszczak może wymyślić istnienie trzeciego wymiaru. Na przykład roboczo, niech to będzie czas. Te dwa okręgi istnieją o godzinie 11. Teraz przesuwamy w tym trzecim wymiarze czasie niebieski okrąg do godziny 12. O godzinie 12 przesuwamy go w prawo. Nic się z czerwonym okręgiem nie dzieje, on nie przeszkadza, bo on istnieje o godzinie 11. Po czym cofamy się w czasie, to jest teoretyczna rzecz, do godziny 11 i proszę, bez rozrywania czerwonego okręgu przenieśliśmy niebieski okrąg na zewnątrz. Jak płaszczak wyobrazi sobie klasyczną sferę, na której być może żyje? No bardzo prosto. Znowu, biorąc oś czasową, o 6 rano nagle mu się pojawia punkt, potem o kolejnych godzinach widzi coraz to większe okręgi. To są kolejne przekroje przez tę sferę. O 7 ten okrąg jest największy. Potem mu to idzie znowu do punktu. O 8 znika. W ten sposób płaszczak może sobie uświadomić, co to jest sfera dwuwymiarowa. Jest taki bardzo ważny obiekt matematyczny. Wszyscy znamy dętkę rowerową. W matematyce nie tylko. Nazywa się to torus.
Tak to wygląda. Torus jak otrzymujemy? Torus otrzymujemy w ten sposób, że zwijamy prostokąt w rurkę, a potem tę rurkę kleimy i po doklejeniu mamy właśnie torus. A co ma zrobić biedny płaszczak? Płaszczak będzie utożsamiał ten odcinek z tym i ten odcinek z tym. Dwa pionowe, dwa poziome. Bo przecież tak to wygląda. Po tym klejeniu płaszczak, przechodząc przez linię klejenia, po prostu tak, jakby wyszedł z tej strony, pojawił się tutaj. Tego rozcięcia naprawdę nie ma, ale jeżeli płaszczak, który zna tylko drugi wymiar, pomyśli, aha, przechodzę tutaj, wracam tutaj, idę do góry, pojawiam się z dołu, sobie w ten sposób wymyśli, jak wygląda torus. Jeżeli nie chcemy myśleć o tym rozrywaniu, to możemy sobie wyobrazić tak, jak na wystawie sklepu z telewizorami. Ileś tam telewizorów, wszystkie pokazują ten sam obraz. I wtedy po prostu mamy tego płaszczaka skopiowanego ileś tam razy i po prostu nie ma tego rozerwania, po prostu on na każdym ekranie się pojawia, przechodzi z jednego w drugi. Rozmaitości mogą być inne, różne, ale ma być o nietypowych kształtach. To jest właśnie bardzo ciekawy kształt butelka Kleina. Bardzo sympatyczna, dwuwymiarowa rozmaitość. Ale patrzymy na ten rysunek i stwierdzamy, że coś tu nie gra. Bo przecież właśnie w tym miejscu, ta rurka wchodzi tu i jest właśnie takie zetknięcie, które nie jest dozwolone zgodnie z tym, co ja wcześniej pokazywałem. Czyli czy to jest w porządku, czy to jest rozmaitość? Tylko musimy sobie o tym pomyśleć w ten sposób, że to przenika ściankę, bo tak naprawdę butelka Kleina istnieje dopiero w przestrzeni czterowymiarowej. I teraz zrobimy tak, jak robiły płaszczaki. Bierzemy prostokąt, zwijamy w rurkę i teraz chodzi o to, żeby to przeciągnąć tu, ale nie dotykając tej ścianki. Więc górna część istnieje o 11:00. Teraz to wyginamy, dochodząc do godziny 12:00. O godzinie 12:00 wchodzimy do środka i potem wracamy o godzinie 11:00. I wtedy nie ma tego przecięcia, bo ta część jest o 12:00, a ta o 11:00. I to wtedy rzeczywiście jest rozmaitość dwuwymiarowa, której nie da się wyobrazić w trzecim wymiarze. Potrzebny jest czwarty. A co zrobią płaszczaki? Płaszczaki zrobią bardzo podobnie, bo numer polega na tym, że to też jest utożsamieniem, tylko my, tak jak tam wyginaliśmy i wykręcaliśmy to, po prostu te odcinki sklejamy tak w rurkę, jak trzeba, natomiast tu zmieniamy orientację, czyli jakbyśmy tego człowieka poszli do góry, to on tutaj pojawi się tak z drugiej strony. No, parę obrazków, to jest model butelki Kleina ze szkła, tu nawet z menzurką, cały wachlarz butelek Kleina, tu rysunek ze sklepem, a tu jeszcze mam jeden model, prawda, który dostałem w prezencie od studentów, to jest czapka wzorowana na butelce Kleina, tu, przepraszam, to się rusza, przez chwilę tak występować. Dobrze. Idziemy dalej w naszej wędrówce. To była dwuwymiarowa. Bardzo naturalnie jest dojść do wymiaru wyżej. Co to jest rozmaitość trójwymiarowa? No, dokładnie analogicznie. Każdy punkt ma otoczenie, które wygląda jak kawałek przestrzeni trójwymiarowej. Jakieś przykłady? I w tym momencie dla nas zaczyna się kłopot. Bo oczywiście otaczająca nas przestrzeń. Ale co dalej? No tak, te dwuwymiarowe wszystkie w zasadzie gdzieś musiały zakrzywiać. Więc te trójwymiarowe muszą się zakrzywić w czwartym wymiarze. Ale nasza intuicja jest trójwymiarowa. No, musimy robić to, co robiły płaszczaki. Nie możemy być od nich gorsi. Co to jest sfera trójwymiarowa?
Może zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o formalny, matematyczny opis, nie ma z tym problemu. To można opisać równaniem bardzo prostym. Tak jak sferę dwuwymiarową w przestrzeni opisuje się równaniem za pomocą trzech współrzędnych x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równa się 1, to trójwymiarową za pomocą czterech współrzędnych dokładnie tak samo i można na tym pracować. Tylko no nie wszystko się tak uda zrobić. A jak sobie to wyobrazić? Dokładnie tak samo, jak płaszczaki wyobrażały sobie sferę dwuwymiarową. Stoimy, o 10 widzimy punkt. Nagle tego punktu robi się tak jak balonik, taka piłeczka, która rośnie, rośnie, a potem maleje, maleje, punkcik i znika. Co obserwowaliśmy? Obserwowaliśmy przekroje sfery trójwymiarowej przez poszczególne przestrzenie. Byliśmy w sferze, widzieliśmy sferę trójwymiarową. A co zrobić z torusem trójwymiarowym? Bo to już jest wyższa szkoła jazdy. No, dokładnie tak samo jak płaszczaki. O, zamykamy drzwi i utożsamiamy ścianę z oknami z tą ścianą, ścianę z lustrami ze ścianą, z oknem, sufit z podłogą. I jesteśmy w przestrzeni w torusie trójwymiarowym. No, piesek wychodzi tutaj, wchodzi tutaj. O, tu człowiek wychodzi, wchodzi. Tu chciałem zwrócić uwagę, że różne dziwne rzeczy mogą się w takim torusie zdarzyć. Na przykład odradzam plucie na podłogę. No, tutaj z takiego torusa ciężko kogoś wyrzucić. Wyrzucimy z jednej strony, wyrzucimy oknem, wyrzucić drzwiami, prawda? Już nie mówiąc o wielkim ryzyku, którym jest strzelanie na oślep. Proszę Państwa, teraz będzie element piłkarski. Jak Państwo wiecie, polska reprezentacja obecnie zajmuje bodaj 5. albo 6. rankingu na świecie, co między innymi pokazuje, ile są warte te wszystkie rankingi. Dlatego ja mogę spokojnie mówić, ja jestem w Warszawie, jestem z Krakowa, jestem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego. Te dwie uczelnie są najlepsze w tych międzynarodowych rankingach, więc możemy, prawda, powiedzieć, że to nie jest kompromitacja, ale proszę Państwa, przecież to jest naprawdę śmieszne, bo to jest system taki, że tam się punktuje, za basen na przykład się punktuje, który gdzieś tam jest i my tam jesteśmy w tej czwartej czy piątej setce, a naprawdę jesteśmy od wielu innych lepsi, a być może jesteśmy gorsi od takich, którzy są za nami, bo to jest taka mania punktowania. Punktujemy, dodajemy i wychodzi. Jakie są efekty? To przepraszam, pozwolę sobie na dygresję. Kilka lat temu było takie stypendium małopolskie dla najlepszej młodzieży i mieliśmy w Krakowie matematyka, który miał 3 razy złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej i jako maturzysta zdobył 1. miejsce na świecie, Przemek Mazur, na świecie w studenckich zawodach matematycznych. I na to stypendium się nie załapał. Nie załapał. Ja przypadkowo znałem ówczesnego marszałka, zapytałem go dlaczego. Mówi, no bo wiesz, bo się punktuje. Za te zawody to on miał punkty, ale w innych kategoriach nie miał i się nie zmieścił. To proszę Państwa, tak jakby było stypendium na najlepszego sportowca małopolski w sportach zimowych i ileś tam osób dostaje, ale nie dostaje dwukrotny złoty medalista Kamil Stoch olimpijski, bo prawda, nie startował w Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych albo nie ma punktów za czyszczenie, za smarowanie nart innym, bo może za to też są punkty. No, ale my mamy to miejsce w rankingu, ale gramy tak, jak gramy. Mój przyjaciel mówi, ja nie wiem, gdzie to leży, oni z tym nie wiedzą, nie wygrywają, ale to jest inna sprawa. Natomiast ja wiem, było u nas euro i myśmy odnieśli klęskę, a ja wiem, co trzeba było zrobić, żebyśmy to euro wygrali. Naprawdę wiem. Ja nawet wtedy to głosiłem, ale nikt nie słuchał. Po prostu myśmy robili te boiska, prawda? Wiesz, tam to kosztowało. Po prostu trzeba było je umieścić w torusach trójwymiarowych. I teraz co? Każdy niecelny strzał to od razu zagrożenie pod własną bramką. Można pięknie podawać. Podaje w lewo, a piłka z prawej, nie? Jakiś fajny wykop do góry. I my znamy te boiska, oni nie znają. Zanim oni się przyzwyczają, to my zdobędziemy 1. miejsce. A jak to zrobić praktycznie? A to już fizyków należy zapytać. To już nie moja sprawa. Ja teoretyczne podstawy dałem. I teraz zakończę kilkoma słowami o słynnym, bardzo słynnym matematycznym problemie, o którym część z Państwa na pewno słyszała, o hipotezie Poincarego. Problem postawiony w roku 1904 przez Henri Poincarego. Ale najpierw taka rzecz metodologiczna, matematyczna. W matematyce mamy różne rodzaje twierdzeń.
Na przykład twierdzenia, mamy obiekt, on ma takie własności. Ale są twierdzenia bardzo ciekawe, typu, jeśli obiekt spełnia własność ABC, to jest tym, a nie żadnym innym. My z czymś takim mamy do czynienia na przykład w geometrii. Pamiętamy, są cechy trójkątów przystających, BKB, BBB, KBK. Jeżeli my badamy własności jakiegoś trójkąta w geometrii, to jak, niezależnie od tego, jak my go narysujemy na kartce, ten trójkąt prostokątny, czy ten kąt prosty będzie na podstawie, czy gdzieś na górze, to jest wszystko jedno, dla nas to jest ten sam trójkąt. Bo nas nie interesuje położenie tego trójkąta na płaszczyźnie w wielu wypadkach. Nas interesuje, jaki to jest trójkąt. I to jest właśnie przykład. Mamy trzy cechy. Czy bok, bok, bok. I to wystarcza, że to jest ten trójkąt, a nie żaden inny. To można sobie na przykład coś takiego wyobrazić, nie? Ja przyjechałem... Każdy z Państwa na pewno ma jakąś partię polityczną, której bardzo nie lubi. Każdy sobie w tej chwili myśli o tej partii, której nie lubi. Broń Boże, nie wymieniać na głos, żebyśmy tutaj żadnej polityki nie robili. I wyobraźmy sobie, że ja przyjechałem z Krakowa i mam ze sobą materiały, które jak się opublikuje, to te partie tak skompromitują, że ona już się już skończyła. I każdy myśli, że to jest fajnie, bo to jest ta partia, której on nie lubi. Ja sądzę, że każdy ma jakąś partię, której nie lubi. Gorzej będzie z partią, którą lubi, ale to jest inna sprawa. No, ja przyjechałem i mam dać jakiemuś dziennikarzowi, który to opublikuje. I ja się dowiedziałem, że ten dziennikarz, ja go nie znam. Będzie na sali i ma okulary, wąsy, brodę i czapkę w kształcie butelki Kleina. I jeżeli on jest jeden, to wszystko w porządku. A jeżeli jest takich kilku, ja mogę dać i okazuje się, że dałem przedstawicielowi innej ekipy i te rzeczy zostaną nieopublikowane. Dlatego jest tak ważne czasami, żeby pewne cechy jednoznacznie charakteryzowały obiekt. I teraz mogę wrócić do hipotezy Poincarego. Może parę zdań o jednym z najwybitniejszych matematyków XIX-XX stulecia. On i David Hilbert byli uznawani za dwóch ostatnich, którzy ogarniają swoim umysłem całą współczesną im matematykę. Zajmował się wieloma dziedzinami matematyki, może jedna anegdota o Poincarem. Mianowicie Poincaré był kiedyś biegłym sądowym. I w sądzie adwokat strony przeciwnej w pewnym momencie kontrując mówi: panie, czy pan się w ogóle na tym zna? A Poincaré odpowiedział: proszę pana, jestem najwybitniejszym na świecie specjalistą w tej dziedzinie. Tamtego zatkało, ale po rozprawie przyjaciel Poincarego, który był na sali, podszedł i mówi: słuchaj, powiedziałeś, że jesteś najwybitniejszym na świecie specjalistą w tej dziedzinie. Nie było ci głupio tak powiedzieć? A Poincaré: ja musiałem tak powiedzieć. Ja zeznawałem pod przysięgą. No, Poincaré, to jest na znaczku pocztowym francuskim i portugalskim, obok dwóch innych wybitnych uczonych, Gödla i Komogorowa, sformułował w 1904 roku hipotezę. Właśnie na zasadzie takiej podajemy pewne warunki i czy to z dokładnością do homomorfizmu jest sfera. Ja nie będę wchodził w te warunki, to chodziło o to, że rozmaitość trójwymiarowa, która jest spójna, zwarta i jednospójna. Mówiąc poglądowo, spójna, jednokawałkowa, zwarta, ograniczona i zawiera swoje punkty brzegowe. A jednospójność polega na tym, że jak narysujemy pętelkę, to możemy ją tak ściągnąć po tej rozmaitości do punktu. Na przykład na sferze możemy taką pętelkę, kółeczko, zawsze ściągnąć na brzegu do punktu, a na torusie nie, no bo tam jest ta dziura w środku. Ale nieważne. Nie bardzo istotny, spróbował trzy warunki dla... I było pytanie, on zasugerował, że jest prawdziwe twierdzenie, że jeżeli te trzy warunki są spełnione, to jest homeomorficzne ze sferą trójwymiarową. I to jest bardzo ważne, jeżeli tak jest, bo ta geometria trójwymiarowa jest szalenie ważna dla otaczającej nas przestrzeni. To miałoby, gdyby to było prawdziwe, ogromne zastosowanie. Dla dwuwymiarowego przypadku to jest prawdziwe, to wcale to nie jest takie trudne. Dwuwymiarowe rozmaitości można bardzo dokładnie odpisać. Natomiast dla trzech okazało się, że jest problem. Sformułowano uogólnienia hipotezy na wyższe wymiary i co ciekawe,
w latach 60. udowodniono dla wszystkich od 5 w górę, natomiast dla 3 i 4 zostało nierozstrzygnięte. Mówiąc poglądowo, w wymiarze 2 jest zbyt mało miejsca, żeby coś dziwnego się mogło dziać, a od 5 w górę jest dużo luzu, żeby można było pewne trudności obejść. A 3 i 4 to są takie, w których jest z jednej strony dużo miejsca i coś dziwnego może się dziać, a z drugiej mało miejsca, żeby to udowodnić. Nie było wtedy internetu. Mniej więcej jednocześnie 3 matematyków, pierwszy był Smale, ale to wiemy teraz, udowodniło tę hipotezę w latach 60-61 dla n od 5 począwszy. Smale napisał potem artykuł, co się zdarzyło na plaży w Rio. Napisał, że on sobie tak leżał na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Leżał, myślał o matematyce i udowodnił hipotezę Poincarego. Zeeman, który udowodnił dla 5 i 6, oni to zrobili zupełnie innymi sposobami. To też warto o nim ciekawą rzecz powiedzieć. On był twórcą Matematycznego Instytutu w Warwick. To jest jeden z najmocniejszych ośrodków matematycznych w Anglii, a i też czołowy na świecie. I co ciekawe, Matematyczny Instytut w Warwick jest o rok starszy niż cały uniwersytet, bo Zeeman go stworzył, jak tam jeszcze nic nie było. I on wpadł na pomysł, żeby zaprosić różnych fachowców, internetu wtedy nie było, z pewnej dziedziny i stworzyć taki rok sympozjum. I napisał do nich z prośbą, żeby przyjechali. I wszyscy mu odpisali, że ciekawy pomysł, ale niestety nie mają czasu. I co zrobił Zeeman? Każdemu odpowiedział: dziękuję za odpowiedź, bardzo żałuję, że nie przyjeżdżasz, bo wszyscy inni przyjeżdżają. I w efekcie wszyscy przyjeżdżali. Przyjechali. Został wymiar 3 i 4. Tu Smale za swoje, między innymi za tę hipotezę Poincarego, otrzymał medal Fieldsa. To jest największe wyróżnienie, które mogą dostać matematycy. Mówi się o tym, że to jest Nobel dla matematyków. Trochę się różni między innymi finansowo, jak również na przykład jest limit wieku. Można go dostać dopiero po 40. Ja już nie mam szans, ale są na sali różne osoby, które widać, że mają szansę, więc do roboty bardzo proszę, bo jeszcze żaden Polak nie dostał. Został przypadek N3 i co? I sfera triumfowała. Różni ludzie próbowali, mówili, że ogłosili dowód. No niestety okazywało się, że dowód był błędny. Tu to nazwiska paru takich, którzy właśnie twierdzili, że udowodnili, okazało się, że był błąd. I sfera mówi, to tylko niektóre okazy z mojej bogatej kolekcji. Dla N równego 4 zrobił to Michael Friedman w 1981 roku. Otrzymał za to medal Fieldsa. A dla N równego 3 duży krok do przodu zrobił William Thurston. Też otrzymał medal Fieldsa. Notabene na kongresie w Warszawie. Mianowicie on sformułował taką hipotezę geometryzacyjną i podzielił geometrię na ileś tam przypadków i w niektórych udowodnił, ale coś tam zostało, no i sama hipoteza nie była udowodniona. No i nadszedł rok 2002-2003. Pewnie Państwo słyszeliście, bo to budzi sensacje w różnych mediach. Nastał Grigori Perelman, który to udowodnił. Przy czym zrobił to w sposób bardzo ciekawy. Mianowicie on nie opublikował tego w żadnym matematycznym czasopiśmie. Umieścił 3 preprinty w internecie. Jeden w 2002 roku, dwa w 2003. Gdzie przedstawił dowód hipotezy Poincarego i nie opublikował. On to zrobił, wystarczy. Te preprinty były bardzo zwięźle napisane. I gdy ludzie to czytali, tam trzeba było wiele rzeczy dorobić. Ale nie dlatego, że były tam luki albo błędy. Po prostu Perelman pracował na wyższym poziomie umysłowym. Perelman, no to jest rysunek związany z tym, bo to hipoteza trójwymiarowa geometria wszechświata. Było to bardzo ważne, jak prawda, na okładce pisma Science. Otrzymał za to medal Fieldsa, którego nie przyjął. Nie przyjął. Ale nie jakiś manifest polityczny, coś takiego. Wcześniej było tak, że 3 matematyków nie odebrało medalu Fieldsa. Zawsze to było związane ze Związkiem Radzieckim. 2 matematyków radzieckich władze nie wypuściły za granicę, żeby odebrali medal Fieldsa, a jeden po prostu nie przyjechał na kongres do Moskwy na znak protestu. Ale potem odebrali. A Perelman nie. Powiedział, że jego to nie interesuje po prostu. On robi matematykę dla matematyki. Tu rysunek, prawda, Perelman i Poincaré.
tu zdjęcie Perelmana przy tablicy, a to są zdjęcia unikat muzeum w Lizbonie, gdzie są pewnego rodzaju interpretacje, modele tych 8 geometrii trójwymiarowych, oczywiście pewnego rodzaju analogie. Proszę zwrócić uwagę, jakie śmieszne rzeczy tutaj się pojawiają. Tam jest taka wystawa, jeżeli ktoś z Państwa będzie w Lizbonie, to na uniwersytecie jest i można to obejrzeć. Clay Mathematics, Mathematics Institute postawił 7 problemów, ogłosił, że za 7 problemów milenijnych, najważniejsze problemy przełomu tysiącleci, funduje nagrodę $1 000 000. Z tych 7 do tej pory został rozwiązany 1, hipoteza Poincarego. Można się domyślić, że Perelman tej nagrody nie przyjął. Odpisał, że dziękuję, nie jest zainteresowany, że nie może przyjąć, bo on korzystał z wyników innych matematyków. I na zakończenie też parę obrazków. Tu Urząd Zatrudnienia. W tej chwili nie jestem zainteresowany znalezieniem zatrudnienia, ale chciałbym znaleźć jakąś nową pracę dla mojego pana od matematyki. Tu o figurach, więc kształtach, więc taki ciekawy przyrząd do rysowania różnych figur na tablicy. I na zakończenie mój ulubiony dowcip, w którym jedna nauczycielka mówi do drugiej nauczycielki, aż 5/3 klasy nie rozumie ani słowa z tego, co im mówię o ułamkach. Dziękuję bardzo. To jest, proszę Państwa, cena przyjaźni. Kolega mi zostawił 15 minut. No ale postaram się Państwa całkiem nie zanudzić, chociaż mój temat jest troszkę bardziej, znaczy mniej efektowny, bo ja mam mówić o liczbach. O figurach to można samemu robić figury. Albo, prawda, pokazywać ładne obrazki. Jeśli chodzi o liczby, to jest troszkę gorzej, ale spróbuję jakoś Państwa przyciągnąć do liczb również. Kolega skończył na hipotezach, a ja w zasadzie na hipotezie, którą rozstrzygnięto, a ja w zasadzie będę mówił o samych hipotezach, których nie rozstrzygnięto. I tu jest sporo młodych ludzi również na sali. Może ktoś z Was kiedyś taką hipotezę rozstrzygnie. Przypomina mi się opowieść Andrew Wilesa, tego, który udowodnił wielkie twierdzenie Fermata, że usłyszał o nim, jak miał 10 lat po raz pierwszy. No i potem to w nim tam, prawda, jakoś kiełkowało i mając 41 lat w końcu twierdzenie udowodnił. Myśmy się nie umawiali, jakie obrazki będziemy przedstawiać, tylko uzgodniliśmy ogólne hasła, ale tak się dziwnie złożyło, że żadne obrazki się nie powtarzają. Bo ja już wiem, kolega jeszcze nie wie, co ja będę pokazywał, prawda? Więc natomiast parę obrazków dotyczących, nawiązujących do bardziej liczb, ale myślenia matematycznego również. Tu przez moment się jeden pojawił. To jest typowe podejście ludzi do matematyki. Prawda, nie rozumiem, czego w niej nie rozumiem, ale to jest, proszę Państwa, niemal wzięte z życia. Kiedyś miałem taki przypadek, pytam na zajęciach kogoś, czy umie rozwiązać to zadanie. Osoba mówi, że nie rozumie tematu. Ale w trakcie rozmowy okazało się, że ona nie rozumie tematu, bo go nie przeczytała. Więc stąd nie rozumiała, czego nie rozumie nawet. Natomiast, no, jeśli chodzi o liczby, no, liczby nas prześladują, bez liczb ciężko się obejść, a najgorzej, jak liczby pojawiają się w zadaniach. Oblicz 5 wykrzyknik, tak? Co to jest? Co to za zadanie? No, większość z Państwa wie, o co chodzi, że to jest 5 silnia, czyli iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 5. Ale proszę Państwa, to jest też niemal autentyczne zdarzenie, nie tylko anegdotyczne. No i typowe zdarzenia ze sklepu, prawda,
Ja też kiedyś kupowałem 3 bułki po 20 groszy i pani nie była w stanie tego policzyć bez kalkulatora, ile muszę jej zapłacić. No ale przejdźmy do liczb. No proszę państwa, no tak, tu powiększę jeszcze troszkę, żeby każdy zobaczył. Takie stereotypowe myślenie o matematyce to są stosy liczb, nudne rachunki. Ale proszę państwa, nawet jak się ma taką tabelę, ta tabela to nie jest przypadkowa. Jakby się dało jej dobrze przyjrzeć, to się okazuje, że to są same kolejne tak zwane liczby pierwsze. Czyli liczby, które dzielą się przez jeden i przez samą siebie, czyli mają dokładnie dwa dzielniki. Dziś umówiliśmy się, dziś to znaczy obecnie, że jedynka nie jest liczbą pierwszą, bo ma tylko jeden dzielnik, jako jedyna liczba naturalna, a wszystkie inne, te prawdziwe liczby pierwsze mają dwa dzielniki. I ja też nie lubiłem statystyki, nie lubiłem patrzeć na liczby, ale proszę państwa, jak zacząłem się przyglądać takim tabelom, to wciąga. Wciąga i zmusza do zadania pytania, chociaż tutaj może tego nie widać. Oto są kolejne liczby pierwsze, takie, prawda, dobrze nam znane. I tu mi się zawsze przypomina fragment książki, to znaczy to definicja pochodzi od, definicja praktycznie pochodzi z czasów pitagorejskich, tu mamy Pitagorasa. Test dla humanistów, skąd wzięty jest ten fresk, ten fragment obrazka, prawda? Każdy prawdziwy humanista wie oczywiście, tak zwany humanista nie wie, bo się nie zna na matematyce, nie? Natomiast oczywiście tu chodzi o fresk Akademii Szkoły Ateńskiej. Natomiast ja zacząłem wspominać o książce, którą czyta się, prawda, z wielkim śmiechem, aż do bólu brzucha nawet, i w której jest wyraźnie pokazane, że młodzież jest zawsze taka sama. Że ta, która tam kiedyś dawniej chodziła do szkoły, ma podobne problemy, tak jak współczesna, może troszkę w innym kontekście, bo nie mieli smartfonów ani innych tego typu gadżetów. Natomiast tam jest na samym początku już taka scenka, jak jeden z uczniów zostaje zapytany o liczby pierwsze. Wyrywa nauczyciel. Nie będę mówił nazwisk, bo każdy sobie przeczyta. Bardzo dobra książka, polecam. Ucznia do tablicy i pyta go o liczby pierwsze. Więc ten rozdziawił paszczę, tu niemal cytuję autora. No i zaczął pisać. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, prawda? I utknął potem. Natomiast nauczyciel jeszcze wytrzymywał, prawda? Jakoś zmazał te liczby. A może, Kochasiu, 2, 5, 7, 11. Uczeń się nie zgodził. Powiedział, że 11 to jest liczba ostatnia. Także może chodziło o 13, ale to, proszę państwa, więc natomiast, jeśli ktoś by chciał zobaczyć pierwszy milion liczb pierwszych, polecam na przykład taką stronę, ale to nie trzeba zapamiętać strony. Wystarczy sobie wstukać w odpowiednią przeglądarkę, nie będę reklamy robił, nazwę liczby pierwsze, natychmiast państwo gdzieś traficie albo na milion, albo na miliard liczb pierwszych, to już według uznania. Natomiast patrząc na taką tabelkę bardziej rozbudowaną, no tu możemy zobaczyć, że one są tak niby chaotycznie rozrzucone. I to jest już jeden problem, jedna tajemnica, której do dziś do końca nie znamy. Jak te liczby pierwsze są rozmieszczone pomiędzy wszystkimi liczbami? Ktoś powie, dobrze, no ale po co nam ta wiedza? No, to są cegiełki, z których zbudowane są pozostałe liczby. Później jeszcze o innych zastosowaniach niebawem, ale przede wszystkim no, matematyk chce wiedzieć. No, często się zadaje matematykom pytanie, po co wy się tym zajmujecie? To tak jakby pytać alpinistę, po co wchodzi na ten szczyt, jak tam już ktoś wlazł, a ty idziesz tam jakąś jeszcze gorszą drogą, można spaść bardziej, czy coś w tym rodzaju. Po prostu góry są, więc się na nie wchodzi. Problemy są, więc próbujemy je rozwiązać, próbujemy zrozumieć. Ludzie polecieli na Księżyc, po co? Po to, żeby zobaczyć, jak tam jest, prawda? No i tutaj mamy też takie sytuacje, na przykład zaraz tu, o 313, 317, koło siebie są niektóre liczby pierwsze, niektóre są bardziej rozrzucone i próbujemy
Matematycy próbują odgadnąć, jak to jest. Nie ma wzoru na liczby pierwsze, że wrzucam kolejne liczby naturalne, wyskakują mi kolejne liczby pierwsze. Czegoś takiego nie znamy. Wiemy coś tam o z grubsza rozmieszczeniu, ale generalnie to jest wielka tajemnica. To jest fragment tej tabeli z tych miliona liczb pierwszych, prawda? No, tutaj powiększona. To jest ta milionowa, ostatnia. Ostatnia z tej tabelki, milionowa liczba pierwsza, ale tu też jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, patrząc przynajmniej na końcówkę, że czasem można znaleźć jakieś, prawda, inne liczby. Tutaj już umieściłem nazwisko, uprzedzając sprawę, ale pierwsze pytanie, ale to pewnie Państwo też słyszeli, ile jest liczb pierwszych? Już Euklides wiedział, że jest ich nieskończenie wiele. Ja tu, ponieważ pora późna, kolega Państwa tu zabawiał lepiej, a dowodem nie chcę Państwa zamęczać. W każdym razie są bardzo ładne, proste uzasadnienia, że liczb pierwszych jest naprawdę nieskończenie wiele. To wiemy. Jak znajdować wielkie liczby pierwsze? Więc właśnie w ten sposób, jak to robił, to znaczy w zasadzie to on nie robił, tak mu przypisano troszkę, taki XVII-wieczny, można powiedzieć mecenas nauki bardziej niż matematyk, którego nazwiskiem nazwano liczby pierwsze tej postaci. 2 do P minus 1, gdzie P jest liczbą pierwszą. I matematycy wśród tych liczb szukają największych możliwych liczb pierwszych. Dlaczego? Bo jest w miarę łatwiej niż tak na oślep tego poszukiwać. O, i jeszcze do niedawna, jeszcze przedwczoraj, prawda, przynajmniej ta liczba była największą, a te numerki oznaczają kolejne znalezione te liczby pierwsze Mersenna. No tu zadanie takie do zabawy dla niektórych, prawda, jak policzyć, ile, skąd wiadomo, że ta liczba ma tyle cyfr. To tak przy okazji ewentualnie, prawda, można się tym pobawić. Okazuje się, że tu przydatne są rzeczy, o których ludzie w szkole bardzo nie lubią, logarytmy. Logarytmy tu bardzo pomagają w znalezieniu i nie trzeba wcale komputera, żeby wyliczał nam tę liczbę, bo to jest naprawdę liczba ogromna i to jest rekordowa liczba pierwsza. Ale pojawia się pytanie, i to jest pytanie otwarte, nie znamy odpowiedzi, ile jest liczb pierwszych właśnie tej postaci? Dziś znamy 49, czy jest ich nieskończenie wiele? Nie mamy pojęcia. Problem jest otwarty i może ktoś z młodych ten problem rozstrzygnie. Może istnieje ostatnia liczba Mersenna, a może jest ich nieskończenie wiele. Widzimy, problem stawia się w miarę prosto. Nie trzeba jakichś skomplikowanych tutaj pojęć. Trzeba umieć potęgować, wiedzieć, co to jest liczba pierwsza i już mamy problem, no, który jest poważnym problemem dla matematyków. Mam nadzieję, że tu się nikt nie obrazi, że ja mówię o otwartych problemach, bo kiedyś właśnie też mówiłem o takich problemach otwartych. To jeden ze znanych dziennikarzy miał pretensję, że ja mu każę rozwiązywać zadania, zamiast samemu to robić, prawda, to ja jemu każę. Ja informuję tylko o problemach nierozwiązanych. Bo bardzo często my słyszymy, my zajmujący się matematyką, a co wy tam w matematyce robicie? Pewnie jakieś całki liczycie, to jest szczyt abstrakcji matematycznej. Całka, całka podwójna to jest jeszcze większa abstrakcja. Nie? Rozwiązujecie równania różniczkowe, ale tak to w zasadzie to nic nie macie do roboty. To jest, pokazuje pierwszy z brzegu taki problem, a tych problemów no, jest cała masa. Więc jakie generalnie, ogólnie są problemy? Jak wyznaczać liczby pierwsze? Jeśli ktoś znajdzie dobry algorytm na wyznaczanie liczb pierwszych, to albo będzie bogaty, albo zostanie porwany, czy też unieszkodliwiony przez wywiady, prawda, tajne i służby, bo liczby pierwsze to są ważne liczby przy różnego rodzaju szyfrach i kodach. Prawda? Posługujemy się tymi kodami nawet na co dzień. Problem rozmieszczenia liczb pierwszych. Jak to one mają, gdybyśmy umieli wyznaczać szybko, to może byśmy wiedzieli, jak one są rozmieszczone.
No bo są te liczby, co są różne o dwa. Matematycy mówią o nich liczby bliźniacze. Za chwilę pokażemy sobie przykład. Są liczby tak zwane czworaczki. To troszkę inaczej. Dwa, przerwa, dwa. Prawda? No, ktoś powie sześcioraczki, siedmioraczki, a trojaczki, za chwilę będzie o trojaczkach. W ogóle o ciągach takich liczb pierwszych. Czy mamy do czynienia z kolejnymi ciągami liczb pierwszych, czy na przykład ciągami arytmetycznymi. Następnie izolowane liczby, że jest liczba, która wokół siebie ma na przykład milion, z jedną strony milion, w drugą stronę liczb już nie pierwszych. Jak to jest? Tu pewne pytania znamy, na przykład pytanie o odstępy między liczbami pierwszymi jest w pewnym sensie jest znane, ale nie będę tu wchodził znowu w szczegóły. Okazuje się, że mogą być dowolnie długie odstępy liczb kolejnych, które nie są pierwsze. Dowolnie długie, milion. I łatwo to pokazać. Łatwo to pokazać, aczkolwiek wydaje się, że to dziwne, prawda? Bo, a z drugiej strony to rozmieszczenie jest no, w pewnym sensie takie dość jednorodne. No i typy, różne typy liczb pierwszych. O jednych już mówiłem, o liczbach Mersenna jeszcze wspomnę. O niektórych, ale tylko wspomnę, żeby Państwa całkiem nie zamęczyć. Tu jest jeden ze sposobów rozmieszczania liczb pierwszych, badania, jak rozmieścić liczby pierwsze. Robimy taką spiralę i zaznaczamy na niej kropkami liczby pierwsze. Proszę zobaczyć, powstaje coś takiego. Taki wzorek. To wymyślił polski matematyk Stanisław Ulam, to się nazywa spirala Ulama. O właśnie, to jest stan Ulam. No, polecam książkę Przygody matematyka. Proszę Państwa, genialna książka, genialny matematyk. Książka mogłaby być, tu proszę pamiętać, że to jest mój pomysł, scenariuszem na film, który byłby bardziej sensacyjny niż Piękny umysł, niż inne filmy szpiegowskie o matematykach, czy nawet niekoniecznie o matematykach, o Jamesie Bondzie, bo jego życie naprawdę było bardzo ciekawe. Tu pokażę tylko jedno ze zdjęć z Los Alamos. Przy bombie atomowej pracował. Tam jest dwóch panów. Tu jest Stanisław Ulam. Jeden z nich to jest John von Neumann, legenda matematyki, prawda, legenda też programu Manhattan. A ten w środku, no to fizycy pewnie wszyscy rozpoznają, bo to też takie słowo teraz używane, często kultowy matematyk. Richard Feynman. Oni sobie siedzieli, dyskutowali, rozmawiali. No, największe umysły XX wieku i wśród nich Stanisław Ulam. A może ktoś z Was wymyśli inną spiralę, inny sposób rozmieszczenia i nagle się okaże, że liczby pierwsze ułożą się piękny wzór przewidywalny, którego do dziś jakoś nie potrafiliśmy odkręcić. Tu jest tak zwany algorytm Sito Eratosthenesa i to jest praktycznie, można powiedzieć, jedyny algorytm taki pewny, wyznaczający liczby pierwsze. Bierzemy liczbę 2, skreślamy wszystkie liczby podzielne przez 2. No tu na początku to idzie troszkę wolno, czyli 2 jest liczbą pierwszą. Jedyna parzysta liczba pierwsza, chociaż byli tak zwani paramatematycy, którzy próbowali udowodnić, że parzystych liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, prawda? Ale sami widzimy, że jest z tym problem. Potem co? Bierzemy pierwszą liczbę, której nie skreśliliśmy, czyli 3, i skreślamy wszystkie liczby podzielne przez 3, czyli 3. Jak to się nam uda, no to którą? Bierzemy pierwszą liczbę nieskreśloną, 5, no i to teraz poleci. Może już nie będę kontynuował, bo tu do 100, ale teraz to bardzo szybko idzie. Tu przypomina mi się zawsze taka anegdota o polowaniu na lwy. To jest cały szereg dowcipów abstrakcyjnych, matematycznych. Polowanie na lwy metodą właśnie Sita Eratosthenesa, że bierzemy pustynię, na pustynię są lwy i na początku skreślamy wszystkie przedmioty, które lwami nie są. Natomiast no, metoda ma wadę, bo w ten sposób dostajemy tylko lwy pierwsze, prawda? Także, no. Proszę Państwa, mówiłem o bliźniakach. Liczby bliźniacze są to liczby, które różnią się o 2, prawda? Tutaj mamy odwrotności tych liczb bliźniaczych.
3, 5, 5, 7, 11, 13. No na początku to ładnie wygląda, potem to jest gorzej. Tu są największe znane bliźniaki w 2014 i 2016. Większego na razie nie znaleziono. No i pytanie, ile jest takich par? Problem dla Państwa, to znaczy dla tych, którzy chcą się zająć matematyką. Niebanalny problem. O, tu są bliźniaki, ale jednocześnie też tak zwane czworaczki. 101, 103, 107, 109. Bliźniak, przerwa, bliźniak. Dlaczego przerwa? Za chwilę króciutko o tym powiem. Zresztą powinienem już powoli kończyć, ale prawda, jeszcze Państwa minutkę potrzymam, chwilkę. I proszę Państwa, o, tu mamy też bliźniaki i czworaczki. Bliźniaki są czerwone, czworaczki są zielone wśród tych dużych liczb. Natomiast, o, tu jeszcze większe, tu największa czwórka znana. Zaczyna się od takiej liczby. Nie wiemy też, ile tych czworaczych liczb jest. A pytanie o trojaczki, czyli P, P plus 2, P plus 4. Więc proszę Państwa, tu można złośliwie dać to zadanie informatykom. Niech sobie liczą. Będą liczyć do końca świata. Natomiast matematyki to od razu niemal wie, że taka trójka jest dokładnie jedna. 3, 5, 7. I więcej nie ma. No ale jak informatyk to wrzuci w komputer, no to komputer nie wie, prawda? On wie, że musi szukać takich, więc będzie szukał, szukał, a liczb jest nieskończenie wiele, no bo to jest właśnie, w cudzysłowie oczywiście, pułapka dla informatyków. Śmiejemy się z matematyków, ale możemy się też pośmiać czasem z informatyką, z informatyków, bo wiemy, prawda, że naprawianie komputera czasem polega na tym, że trzeba go wyłączyć, policzyć do 10, włączyć i znowu działa. Dlaczego? Nikt nie wie, poza może tam jakimiś super specjalistami, no czasami się nie da włączyć, no to odreagowujemy w sposób. I tu przy tych trojaczkach to mogłoby to się zdarzyć. No są też liczby pierwsze złożone z samych jedynek. Prawda? Ile ich jest? Tu mamy przykłady. R19 to nazwa rep unit, od repeated unit, prawda? Czyli powtarzające się jedynki. Znanych jest kilka. O, mamy, prawda? Ale tak naprawdę matematycy tutaj już przypuszczają, że chyba ich jest skończenie wiele, chociaż nikt tego nie wie. Sprawdzono to do o jedynek, prawda, jest tutaj tyle milionów, ile tam jest zer, prawda, dopisanych. I te tak zwane przypuszczalnie pierwsze, to są takie liczby, że one się zachowują jak pierwsze, ale nikt nie udowodnił, że one są pierwsze. One nie muszą być pierwsze. No i prawda, można, to jest pytanie już znowu do badań dla młodych, a w innych systemach pozycyjnych oczywiście to też jest robione. No, muszę wspomnieć o wielkiej hipotezie, która nazywana jest zabójczą hipotezą, hipoteza Goldbacha. Formułuje się tak, że uczeń czwartej klasy wie, co to jest. Każda liczba parzysta większa lub równa 4 jest sumą dwóch liczb pierwszych. No, no. Goldbach postawił taką hipotezę, postawił też słabszą hipotezę, tak to w żargonie matematyków, tak zwana słaba hipoteza, że każda liczba nieparzysta w ogóle, a nieparzysta w szczególności, jest sumą trzech liczb pierwszych. No i tu znowu dygresja do internetu. Proszę Państwa, nie możemy wierzyć w internet. Jak wystukamy hipotezę Goldbacha, pojawi się to zdjęcie. Ale proszę Państwa, to nie jest Goldbach. Po pierwsze, widać, że to jest no, ubiór bardziej XIX-wieczny, a po drugie, znana postać Hermann Grassmann, ale ktoś umieścił i tak wszyscy powtarzają za nim, za tym ktośiem, prawda, że no, Francuzi tam zwrócili uwagę, napisali se ne pas Goldbach, prawda, no, ale nie napisali kto. Natomiast wiadomo, że... I proszę Państwa, tak, ta pierwsza hipoteza jest problemem otwartym. Ta druga hipoteza, jakoś cicho było, została w końcu dowiedziona. Została dowiedziona
No, losy jej były co najmniej tak sensacyjne jak hipotezy Poincarego, ale jakoś tam w cieniu. Te liczby, prawda, jakoś inaczej traktowano. W każdym razie w 2013 roku ostatecznie matematyk pochodzący z Peru, Helfgott, udowodnił, używając przy pomocy też informatyków, hipotezę słabą Goldbacha. O czym no, mało kto wie, chyba tylko specjaliści. Tu jest oryginał, a tu są książki. Jakby ktoś chciał poczytać o hipotezie Goldbacha. Jedna książka to jest bardzo dobra, ta z lewej państwa strony. To jest książka o pracy matematyka. Że praca matematyka no, to jest myślenie, ale może prowadzić do katastrofy. Natomiast druga, tytuł jest troszkę głupi, ale jest tam troszkę prawdziwej historii matematyki, natomiast no, fabuła jest taka sobie. Proszę Państwa, ja będę już kończył, ale jeszcze chciałem pokazać Państwu taki iloczyn, o, że biorę takie ułamki i tu się pojawiają liczby pierwsze. Ten iloczyn ma bardzo ważne znaczenie w matematyce, taki po wszystkich liczbach pierwszych, chociaż wszystkich nie znam. Mianowicie to się wiąże z taką sumą. Oczywiście nie będę dowodził, jak taka suma ma związek z tamtym iloczynem, ale widzimy w tej sumie nie ma żadnych liczb pierwszych, to są odwrotności kolejnych liczb. Na przykład to jest tak zwana funkcja zeta Riemanna. Sumy odwrotności potęg kolejnych liczb naturalnych. Dla dwójki no to sumy odwrotności kwadratów. Euler, odpowiednik Poincarego w XVIII wieku, jeden z największych matematyków wszystkich czasów, a w XVIII wieku chyba największy, udowodnił, że ta suma to jest pi kwadrat przez 6. Skąd pi? Skąd 6? No 6 to już powiedzmy pal 6, ale pi? No więc proszę Państwa, dość tajemnicza rzecz. Dla czwórki też to zrobił, a dla trójki, przepraszam na chwilę, dla trójki, proszę Państwa, problem jest, nie ma tutaj, nie napisałem, otwarty. To znaczy, wiemy tylko, że ta liczba jest niewymierna. Dla piątki w ogóle nie wiemy, czy to jest liczba niewymierna. W ogóle mało wiemy. Natomiast właśnie pokazuje się, że ta suma to jest iloczyn związany z liczbami pierwszymi. Tu mamy Eulera i ten wzór, tajemniczy wzór, niektórzy nazywają go złotym kluczem w teorii liczb, stał się podstawą do badań czas kończyć, słyszę właśnie, że prawda, dzwonek dzwoni, ale to, proszę Państwa, to jest jeden z ostatnich slajdów już. W każdym razie to jest do refleksji takiej troszkę też filozoficznej. Skąd takie sumy dają związki z liczbami pierwszymi? Funkcja nazywana jest funkcją zeta Riemanna. No i tu należałoby powiedzieć o hipotezie Riemanna, ale ja nie miałem zamiaru mówić o hipotezie Riemanna. Miałem zamiar tylko zasygnalizować, że jest taka hipoteza, a tych, którzy są tym zainteresowani, odsyłam do poszukania, do prawda, surfowania albo do poczytania w różnych książkach. I tym sposobem dziękuję Państwu bardzo za wytrwałość.